Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę do Ględka Mocna. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Doględka mocna, doględa wielka, grindelia, jest to gatunek byliny z rodziny astrowatych. Zasięg tego gatunku obejmuje zachodnie części obu kontynentów amerykańskich. Poza obszarem naturalnego występowania bywa uprawiana, w tym także w Polsce. Ziele stosowane jest w lecznictwie. Roślina silnie rozgałęziona, osiąga wysokość do metra. Wszystkie nadziemne organy z wyjątkiem kwiatów okryte są mleczno-białą żywicą. Liście ma naprzemianległe, obejmujące u nasady łodygę, podłużnie sercowate, na brzegu grubo piłkowane, mięsiste. Kwiaty żółte, zebrane w koszyczki na szczytach pędów. Stanowisko, słoneczne, ciepłe, osłonięte. Gleba, przepuszczalna, przeciętnie wilgotna. Toleruje warunki nabrzeży morskich. Okres kwitnienia przypada od lipca do późnej jesieni. Roślina miododajna, przyciągająca motyle, pszczoły i inne owady. Doględka mocna jest mrozoodporna. Jest znana przede wszystkim ze względu na swoją żywicę, która stosowana była przez pramieszkańców jako środek leczniczy. Idealnie prezentuje się w ogrodach wiejskich i naturalistycznych.